GlucoActive to bezmazyjny glukometr, gdzie w sposób całkowicie automatyczny jesteśmy w stanie zmierzyć poziom glukozy bez znakowania krwi. Wykorzystujemy metody optyczne, spektrofotometryczne. Jesteśmy w stanie tak naprawdę całkowicie bezinwazyjnie w formie zegarka na rękę zmierzyć poziom glukozy z dokładnością na poziomie glukometrów paskowych, spełniając najbardziej rygorystyczne normy ISO-pomiarowe właśnie glukometrów paskowych. Zakładamy warianty personalizowane w tym momencie od potrzeby, czyli pomiar na przykład co 4 godziny przy cukrzykach typu drugiego. To może być również godzina, pół godziny czy 20 minut, jak i również pomiar na żądanie, na przykład po zjedzeniu danego posiłku. Staramy się rozwiązać bardzo też poważny problem wykluczenia społecznego. Załóżmy, że ktoś musi, jest ze znajomymi w restauracji albo na jakiejś imprezie, musi sobie zmierzyć poziom glukozy. Przeważnie robi to po prostu idąc do łazienki, żeby nie nakuwać się wśród znajomych, przyjaciół w miejscu publicznym. To jest temat tabu, o którym również nie mówi się zbyt często. WHO uznało tak naprawdę cukrzycę za epidemię. Jest to jedna z trzech największych tak naprawdę chorób cywilizacyjnych. Co 7 sekund, również także rozmawiając teraz z panem, umiera osoba z powodu powikłań cukrzycowych. 100 tysięcy osób rocznie ma amputowane nogi bądź stopy z powodu stopy cukrzycowej, która jest jednym z powikłań tych najgroźniejszych cukrzycy. Obok udaru i zawału to jest ogólnie cukrzyca jest trzecim najczęstszym na świecie przyczyną zgonu. Co 10 osoba na świecie ma zdiagnozowaną cukrzycę. Ten tak naprawdę sektor osób niezdiagnozowanych jest dużo szerszy, ale też nie każdy chodzi regularnie choćby właśnie do lekarza, żeby ten poziom glukozy mieć zmierzony. My zakładamy, że również spopularyzowanie naszego urządzenia umożliwi częstszą diagnostykę, czy po prostu umożliwienie większej społeczności pokazanie, że są jakieś prognozy pod kątem cukrzycy. Jesteśmy na etapie R&D, gdzie tak naprawdę mamy już całą algorytmikę, serię już prototypów naszych urządzeń. Pracujemy teraz nad optymalizacją dokładności naszych pomiarów, jak i miniaturyzacją komponentów elektronicznych. Zakładamy, że w kwietniu przyszłego roku każdy będzie mógł kupić naszą tą wersję wearable, czyli w formie zegarka.